Letnie nakrycia głowy są przydatne z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście, chronią naszą głowę przed słońcem, a po drugie, potrafią nieźle podkręcić stylówkę. Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie nakrycie głowy będzie dobre do jakiego stylu ubierania, chodź na bloga. Musisz przyznać, że taka czapka, takie nakrycie głowy daje zupełnie inny vibe stylizacji niż założenie takiego uroczego kapelusika ze wstążeczką. I właśnie dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jakie wyróżniamy najbardziej popularne oczywiście nakrycia głowy i jak dopasować je do różnych stylów ubierania. Bo to nie jest tak, że czapka z daszkiem musi być zawsze do sportowego ubrania, a kapelusz będzie bardziej elegancki. Oczywiście w dużym uproszczeniu można tak powiedzieć, ale dzisiaj chciałabym pokazać Ci kilka niuansów i zaczniemy od kapeluszy, ponieważ w moim przekonaniu jest to najbardziej popularne letnie nakrycie głowy i oczywiście mam tutaj na myśli kapelusze słomkowe. Ale zanim zaczniemy omawiać kapelusze do różnego stylu ubierania się, to chciałabym pokazać Ci różne rodzaje kapeluszy, żebyśmy wiedziały, który model, jak się nazywa, a później omówimy, pokażę, jaką stylówkę możesz z nimi zrobić. Zaczynamy. Na początek pokażę Ci trzy modele. Pierwszy z nich, ten po lewej, to jest kapelusz w modelu Panama. Jest on bardzo klasyczny i elegancki. Kolejny, ten środkowy, to Boater, zwany inaczej też kanotierem, który fantastycznie sprawdzi się w stylówkach retro i vintage. Kolejny to Floppy Hat. Floppy to taki kapelusz, który ma bardzo szerokie rondo, no i tak falami zwisa nam po prostu na głowie. Kolejna propozycja to Fedora, czyli jeden z najbardziej popularnych modeli, jeżeli chodzi o kapelusze. Kolejny Bucket Hat, który będzie się świetnie nadawał do stylu casualowego, sportowego i mam wrażenie, że to jest taki najbardziej praktyczny kapelusz, bo nie ma dużego ronda i nam go po prostu nie zwiewa podczas spacerów po plaży. No i oczywiście kapelusz kowbojski, który jest kapeluszem bardzo takim wpisującym się w style zarówno western i boho. Na pewno jest on jeden z najbardziej takich charakternych, decydujących o stylu kapelusze. No i ostatnie dwie propozycje, które chcę dzisiaj pokazać, to kapelusz taki kloszowy, po prostu czasami nazywany klosz hat, no i taki jakby słomkowy daszek, czyli często się go określa jako visor z angielskiego, ale u nas to po prostu będzie taki słomkowy daszek, który robi się coraz bardziej popularny również w stylizacjach bardzo takich ciekawych. No i teraz zobaczmy sobie, jakiego rodzaju kapelusz możesz dopasować do jakiego stylu ubierania się. Zaczniemy od kapelusza Panama. To kapelusz, który świetnie sprawdzi się w klasycznych i eleganckich zestawieniach. Ma średniej szerokości rondo. Najczęściej ozdobiona jest czarną wstążką, ale oczywiście nie tylko. Inne kolory jaśniejsze dodadzą jej jeszcze więcej lekkości. Czyli jest to kapelusz, który sprawdzi się w takich zestawieniach bardzo eleganckich, świetnie skomponuje się z lnianymi garniturami, eleganckimi koszulami, chinosami i na przykład skórzanymi loafersami. Kolejny model kapelusza, kanotier, zwany też boaterem, świetnie sprawdzi się w stylu retro i vintage. Ma płaską górę i sztywne, szerokie rondo i często jest ozdobiony wstążką. Idealny do takich stylizacji w stylu lat 20., 30., noszonych z sukienkami w stylu retro, marynarkami i spodniami z wysokim stanem. Kolejny kapelusz, czyli Floppy Hat, to oczywiście
taki szykowny kapelusz, który moim zdaniem nadaje się do tego, żeby pięknie wyglądać na przykład na lazurowym wybrzeżu, na łodzi, w takich naprawdę eleganckich, kobiecych stylizacjach, ale nie tylko, bo sprawdzi się też do takich zestawień, które będą troszeczkę w stylu boho, czyli do długich, zwiewnych sukienek, do tunik, shortów z wysokim stanem i sandałów, na przykład takich, które będą wiązane jak rzymianki. Świetnie sprawdzi się na plaży i na festiwale. Fedora super jest do stylu smart casual, czyli bardzo uniwersalny. Jest podobna do fedory i ma wklęsły wierzchołek i dość szerokie rondo. Idealna jest właśnie do chinosów, jeansów, jeansowych spodenek, casualowych marynarek, ale też do bardziej eleganckiej formy, gdy potrzebujemy ten smart casual tak podrasować w elegancką stronę. Kolejny kapelusz to bucket hat. To taka propozycja, która jest bardzo na skraju casualu i sportu. Pasuje bardzo do takich zestawień codziennych. Shorty, t-shirty, lekkie koszule, trampki. Bardzo uniwersalne, jak dla mnie właśnie świetne na plażę, do strojów kąpielowych, do po prostu takich spacerów na plaży, ale po prostu też fizycznie do plażowania, czytania książki, leżenia. To jest kapelusz, który jest bardzo często wykonany nie tylko ze słomy, ale też na przykład z materiałów, więc możemy go po prostu zwinąć, wrzucić do torby i wtedy, kiedy potrzebujemy ochronić głowę przed słońcem, a jednocześnie właśnie leżeć na leżaku, czytać książkę, no to on sprawdzi się fantastycznie. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o style, bo jeszcze mamy przed sobą właśnie taki styl kloszowy, który świetnie sprawdza się w retro, takich eleganckich stylizacjach, bo to taki dzwonkowaty kształt, bardzo dobrze przylega do głowy, więc jest też praktyczny, ma krótkie rondo i świetnie sprawdzi się z prostymi sukienkami, a jeżeli potrzebujesz go na elegancko, to możesz też to rzucić do takiej prostej sukienki, perły, marynarkę i będzie pięknie to wyglądało. No i oczywiście daszek, który jest najbardziej sportowy, bardzo często stosowany wtedy, kiedy po prostu potrzebujemy przy sporcie ochronić oczy, głowę przed słońcem. Jest po prostu otwarty na górze, dobrze sprawdzi się dla tych osób, które mają dużo włosów i w czapkach, po prostu kapeluszach jest im za gorąco. Będzie więc idealny na plażę, do stroju kąpielowego, do jakichś aktywności sportowych, może po prostu jakichś długich spacerów po plaży. Teraz przed Tobą bejsbolówka. Bejsbolówka, czyli taka część garderoby, która bardzo kojarzy się ze stylem sportowym, no bo przecież została stworzona właśnie do tego, żeby uprawiać w niej sport. No i oczywiście najbardziej to będą popularne w stylu sportowym i casualowym, wtedy, kiedy chcemy dodać takiego właśnie trochę aktywnego sznytu naszej stylizacji, ale też świetnie nada się do stylówek w stylu preppy. A gdy będzie troszeczkę taki bardziej zadziorny, będzie mógł wpisać się nawet w grunge. Bardzo polecam też do zestawów minimalistycznych, czy po prostu takich najbardziej casualowych, wtedy kiedy potrzebujemy założyć jeansy, t-shirt albo prostą sukienkę i taką katanę jeansową, która właśnie doda trochę takiego dynamicznego wizerunku tej naszej zupełnie casualowej stylizacji. I kolejne nakrycie głowy, które w moim odczuciu jest przepiękne, to chusta zawiązana na włosach i pokażę też nie tylko takie inspiracje, jeżeli chodzi o faktycznie chronienie się przed słońcem, ale też ozdobne, ponieważ uważam, że jest to świetna rzecz, obojętnie czy się ma krótkie czy długie włosy, żeby chusta stała się takim akcesorium, a nie tylko praktycznym rozwiązaniem. No i przed Tobą pierwsze propozycje. Te propozycje to oczywiście wiązana na różne sposoby ozdobne, czyli trochę w koku, troszeczkę tak, no powiedzmy jako opaska, albo zawiązana, ja to nazywam stylem na pirata, nie wiem czy jest to fachowe określenie, ale gdzie się sprawdzi? Sprawdzi się oczywiście w takich zestawieniach festiwalowych, takich, które możemy określić no po prostu zestawieniami na plażę, wtedy kiedy chcemy podrasować po prostu strój kąpielowy, jakimś akcesorium, a nie chcemy zakładać dużo biżuterii, to wpleciona chustka we włosy na pewno doda
takiego sznytu, który będzie właśnie troszeczkę w stylu boho, troszeczkę w stylu etnicznym. No i właśnie też do tych nakryć, te nakrycia głowy właśnie świetnie sprawdzą się w tych stylach, czyli boho, retro, etno, to będzie taki wyróżnik, jeżeli chodzi o stylóweczki. Uważam, że jeżeli chodzi o tak prosty strój jak koszulka, dżinsy albo po prostu strój kąpielowy i na to narzucona koszula, to dodana chusta we włosy wpleciona będzie naprawdę super, super, super ozdobą, taką biżuterią dla Twojej głowy. Mi one bardzo się podobają ze względu na to, że ja nie bardzo mogę nosić kolczyki, większość niestety mnie uczula. No i uważam, że właśnie przewiązana chustka, coś w stylu fantazyjnej opaski sprawdzi się bardzo dobrze. Ale na koniec zostawiłam sobie coś, co chciałabym sama testować w tym roku właśnie na plaży, na moim urlopie, czyli turbany. Turbany, które kojarzą mi się najbardziej ze stylem etnicznym, najbardziej ze stylem takim boho. No i chcę zobaczyć, jak będę się w nich czuła. No a możesz tutaj zobaczyć propozycje, w jaki sposób możesz je nosić i przede wszystkim to będzie właśnie wszystko to, co kojarzy się z etnicznością. Turbany chyba najbardziej kojarzą mi się z takimi afrykańskimi stylówkami. No ale oczywiście nie tylko, bo możemy je stosować, skoro styl boho tak bardzo inspiruje się etnicznym stylem, to znaczy, że elementy etnicznego wchodzą w skład boho, no to oczywiście etniczny i boho to są najbardziej klimaty, ale nie tylko, bo taki turban można też zastosować w wersji glamour, szczególnie wtedy, gdy będzie chusta wykonana, czy sam turban wykonany z satyny, z jakiegoś szlachetnego jedwabiu. Mogą to być brokaty i cekiny. Świetnie sprawdzi się też, gdy latem masz ochotę na takie nietypowe akcesorium przy wieczorowej kreacji. Moim zdaniem też fantastycznie podkreśli po prostu takie casualowe, streetwearowe stylizacje, czyli znowu turban możemy zobaczyć jako część takiego taki zestawu biżuterii, tylko tyle takich akcesoriów, które pięknie podkręcają stylóweczki. Mam nadzieję, że moje propozycje otworzyły Cię trochę na to, żeby spróbować takich właśnie nakryć głowy. No i wybierzesz takie, które będzie dla Ciebie najbardziej praktyczne, bo będą te kobiety, które będą chciały mieć wielkie rondo i wyglądać po prostu jak taka gwiazda z Saint-Tropez. Będą te, które zdecydowanie będą schodzić w sportowych bejsbolówkach, no a też znajdziemy na pewno te kobiety, które będą chciały iść właśnie w trochę w taki etniczny boho styl, zdecydują się na chusty, turbany. Ciekawa jestem, czy lubisz, czy nosisz nakrycia głowy, czy może w tym roku wykorzystasz coś nowego? Zainspirujesz się tym, co Ci dzisiaj pokazałam. Daj znać oczywiście w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego konta, to koniecznie zrób to teraz. Ustaw sobie tak zwany dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych wpisach. No i cóż, zapraszam Cię na mojego bloga. Link do niego jest w opisie tego odcinka, bo tam znajdziesz dużo więcej inspiracji, bo są nie tylko nagrania, ale też transkrypcje z tych nagrań, jeżeli nie zawsze możesz oglądać, a wolisz czytać. I bardzo często też pojawiają się propozycje ze sklepów. Także dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia następnym razem i życzę Ci wspaniałego stylizowania Twoich letnich zestawów ubraniowych. Buziaki, pa, pa!